mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówię Franczo, jak witam Państwa bardzo serdecznie w BookTube. Już o tym chyba kilkukrotnie mówiłem w BookTube, ale powtórzę raz jeszcze. Kiedy czytam książki o polskiej historii, niezmiennie dziwi mnie to, że polscy twórcy filmowi nie czerpią z niej pełnymi garściami. Pamiętam, jak po 1989 roku ze zdumieniem czytałem o projektach zrobienia tzw. remake'ów Kapitana Klossa i Czterech Pancernych i Psa. Ten pierwszy film nawet powstał, tak jakby nagle nie otwarła się możliwość robienia bez ograniczeń cenzuralnych dzieł opartych na prawdziwych historiach, które do tej pory były zakazane, a jeśli nawet oficjalnie nie zakazane, to jakoś w filmie nieobecne. Zamiast tego odwoływano się do PRL-owskich seriali i cóż z tego, że z sympatycznymi bohaterami, skoro prezentujące zakłamany obraz II wojny światowej. Niedawno prezentowałem książkę doktora Marka Klecela Sybir, która takich prawdziwych opowieści zawiera cały zestaw, począwszy od niesamowitych przygód Maurycego Beniowskiego, a skończywszy na nie mniej pasjonujących losach Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa. Teraz chciałbym zwrócić Państwa uwagę na Tytanów wojny Agnieszki Lewandowskiej Konkol, książkę, która ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda w 2023 roku. Autorka prezentuje polskich bohaterów, którzy nie walczyli zbrojnie, choć może nie do końca jest to prawdą, bo przecież na przykład Jerzy Iwanow-Szajnowicz wysadzał obiekty wojskowe, a więc w gruncie rzeczy należałoby to chyba uznać za walkę zbrojną. Ale właśnie, kapitan Kloss, a tutaj mamy postaci realne, których przygody czyta się z niedowierzaniem, tak są niesamowite, a nawet podejrzeniem, czy aby ktoś tu nie konfabuluje, albo czy ich historia nie ma jakiegoś drugiego dna. Czy naprawdę nikt nie potrafi napisać dobrego scenariusza o takich historiach, by potem przenieść to na srebrny ekran w doborowej obsadzie i w znakomitej reżyserii, że nie wspomnę już o serialu telewizyjnym z dobrą muzyką i grą aktorską. Przecież szpiegowska działalność na przykład hrabiny Klementyny Mańkowskiej, czy szpiegowsko-dywersyjne akcje w Grecji wspomnianego już Jerzego Iwanowa-Szajnowicza, to coś, co aż prosi się o uwiecznienie w filmie. Bond, James Bond, się chowa. Ale i pozostałe opisane w Tytanach wojny historie są nie mniej frapujące. Trzeba też przyznać, że Agnieszka Lewandowska-Konkol prezentuje je z prawdziwym talentem narracyjnym, umiejętnie podtrzymując ciekawość czytelnika już od samego początku każdej z tych opowieści. Stosuje konsekwentnie ten sam chwyt, ale za każdym razem się sprawdza. Co więcej, po przeczytaniu tej książki chcę się dowiedzieć jeszcze więcej o każdej z tych postaci. Niektóre z nich są zresztą dobrze znane, przynajmniej starszemu pokoleniu. Któż nie słyszał na przykład o Mieczysławie Fogu? Ale ile osób wie o jego walce piosenką podtrzymującą na duchu warszawiaków zarówno w czasie okupacji, jak i podczas Powstania Warszawskiego? A któż nie słyszał o polskich matematykach, którzy złamali szyfr Enigmy? Tylko co właściwie przeciętny Polak wie o ich pracy, nie mówiąc już, czy potrafi wymienić ich nazwiska? A przecież Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski to autentyczne postaci, a kapitan Kloss to fikcja. Tymczasem nazwisko tego ostatniego zna każdy. A czyż nie lepiej by było, gdyby każdy oprócz wspomnianych geniuszów matematycznych pamiętał zamiast Klossa czy Gustlika na przykład doktora Eugeniusza Łazowskiego, który we współpracy z doktorem Stanisławem Matulewiczem ocalił niejedno życie, wodząc za nos hitlerowców. Albo prawdziwą autorkę szlagieru Siekiera Motyka, którego przeróbki można było usłyszeć też w czasie stanu wojennego, czyli Annę Jachninę, która przeszła piekło Auschwitz i Ravensbrück. Albo Mieczysława Kościelniaka, który uwieczniał koszmar obozów koncentracyjnych rysunkiem. To notabene kolejna historia, która wydaje się bardziej fikcją niż prawdą. Albo niesamowitego, skromnego i małomównego samouka inżyniera Antoniego Kocjana, który w czasie okupacji zbudował podziemną drukarnię, dosłownie podziemną, ukrytą w sprytny sposób pod podłogą zrujnowanej fabryki. Nie wszystkie te postaci są idealne, to pewne. Nie wiem na przykład, co to oznacza, że hrabina Mańkowska mogła żałować, że nie nawiązała po wojnie ponownie kontaktu z zakochanym w niej hitlerowskim oficerem. Naprawdę, jako mężatka czułaby się szczęśliwsza, gdyby wdała się w pozamałżeński romans,
Albo jak na przykład Franciszek Witaszek, kolejna niezwykła postać, godził swą ponoć głęboką religijność zestawianiem horoskopów, tak żeby zdecydować, kogo wciągnąć do konspiracji. Nie zmienia to jednak faktu, że to postaci autentyczne z krwi i kości, a Klos czy Czterej Pancerni, jeśli nie liczyć psa, to perelowska fikcja. I proszę nawet nie zestawiać tych ostatnich z Konradem Wallenrodem czy Kmicicem. To nie ta liga. W króciutkim przeglądzie nowości wydawniczych coś dla miłośników militariów i wojskowości. Richard Ogorkiewicz, czołgi 100 lat historii. Jeśli nazwisko brzmi znajomo, to nic dziwnego. Autor urodził się w 1926 roku w Bydgoszczy, a był profesorem zwyczajnym w Royal Military College of Science w Anglii. Książka wydana nakładem wydawnictwa RM zawiera liczne czarno-białe ilustracje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu BookTube. Z Panem Bogiem!